Dlaczego zdecydował się Pan zrezygnować ze startu w zbliżających się wyborach? Zdecydowałem się nie startować z list SLD, ponieważ nie chcę uczestniczyć w wielkim oszustwie ideologicznym, jakie przygotowuje ta partia. Mamiono mnie, czy Wandę Nowicką, ale także wiele innych osób, partii politycznych, wysokimi miejscami na listach. Obiecywano na przykład pierwsze miejsce w Gdyni po zmarłej Izabeli Jarudze-Nowackiej, po czym okazało się, że te listy zostały zapełnione aktywem partyjnym, osobami, które ze swojej działalności publicznej nie są znane szerokiemu kręgu wyborców, są raczej oddane Grzegorzowi Napieralskiemu, a nie społeczeństwu, i nie chciałem uczestniczyć w tym oszustwie, nie chciałem oszukiwać wyborców i dlatego zrezygnowałem. Myślę, że jest to najbardziej słuszna decyzja, ponieważ jestem znany ze swojej działalności publicznej, mam za sobą jakiś dorobek i nabijanie punktów Leszkowi Millerowi, żeby został ponownie posłem, no chyba nie jest w naszym interesie, niczyim interesie, myślę, i dlatego zrezygnowałem. Sojusz Lewicy Demokratycznej dzisiaj nie ma żadnej oferty dla swoich wyborców. Próbował tę ofertę podbijać właśnie takimi osobami jak ja, czy inne osoby znane z działalności w organizacjach pozarządowych, ale z nadzieją, że nie zasilimy ław poselskich, że nabijemy głosów, a tak naprawdę nie wprowadzimy Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadzi naszym kosztem swoich aktywistów i aktywistki partyjne. Ja w tym uczestniczyć nie chcę i apeluję do Państwa, żebyście Państwo nie dali się nabrać na Sojusz Lewicy Demokratycznej. I jednocześnie oczywiście apeluję, żebyśmy zastanowili się nad alternatywą polityczną dla SLD. Dzisiaj te środowiska zostały po części osierocone, ale być może na szczęście osierocone, bo przed wyborami wyborca ma jeszcze szansę zastanowić się nad wyborem i apeluję do wyborców i do wszystkich środowisk lewicowych o zjednoczenie się, o wystawienie być może alternatywnej dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej listy. A pan planuje start w wyborach z jakiejś innej listy, innej partii? Dostałem przed chwilą SMS-a od Janusza Palikota, który chce się ze mną spotkać. Oczywiście bardzo chętnie się spotkam, ale na pewno SMS-owy sposób komunikowania to nie jest najlepsze rozwiązanie. SMS-y były wysyłane przez Grzegorza Napieralskiego, aktywistów SLD. Czym się to skończyło, wszyscy słyszymy. Więc apeluję do Palikota. Można zadzwonić, można znaleźć inny sposób komunikacji. Wtedy oczywiście bardzo chętnie się spotkamy.